Dzisiaj pokażę misję niemożliwą, wymiana przewodu w słuchawkach. Akurat to są JBL 510 BT, ale dotyczy to tak samo 500 BT, czy 520, czy 560, 570. Wykonuje się to tak samo. Słuchawki kupiłem celowo uszkodzone. Które mają mi właśnie posłużyć do nagrania tego filmu, a przy okazji sobie naprawię słuchawki. A dla Was zrobię film, jak to wymienić. Ogólnie wyglądają, że no, całkiem fajnie, ale i tak też sprzedający powiedział, że jest urwany ten tutaj przewód. No, tu w lewej słuchawce jest ucięty. Ja go tutaj sobie, nie wiem w jaki sposób, to tam nie znam historii tych słuchawek. Nie wiem, czy to tam będzie widać, ale tam jego końcówka gdzieś tam jakby była wyrwana, ucięta z tego tutaj przegubu. Więc żeby wymienić, to najpierw trzeba słuchawki całkowicie rozebrać. Tutaj rozlutować, no tutaj będzie trzeba. Tu też, ale to później, jak już będę wlutowywał, mam przygotowany przewód nowy. Więc gąbki na bok. I będzie trzeba się pozbyć tego przewodu starego, a wprowadzić nowy. Mamy tu wersję lutowaną, nie ma sprężynek. Przewód jest pięciożyłowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, odłączony akumulator. To dobrze. No i co? A. To będę musiał rozlutować. Ale to na sam koniec, bo na razie posłuży mi, później to jakoś ściąga. Oczywiście można zdjęcie zrobić. Zdejmę. Ściągamy z tego wieszaka. Śrubeczki na bok. Tu jeszcze jedno. Muszla na bok. No i też zobaczymy, co w prawej się dzieje. Dobrze, teraz tutaj sobie zdjęcie zrobię. Róbcie zdjęcia lub zapisujcie, ale łatwiej jest zrobić zdjęcie. I mam
jak później ściągę, jak to lutować. Wyjmę płytkę, to będzie mi łatwiej. Demontujemy co można. Tutaj jeszcze jest mikrofon. Podklejony jest. Nie będę go ruszał. Spróbuję to jakoś odlutować. Położę pastę lutowniczą, żeby łatwiej odchodziły te żyły. Jedno zdjęcie mam to. Jeszcze ta została odlutowane. Nie ma tu napięcia, więc nie ma co się martwić, że jakieś zwarcie będzie. Akumulator został wyłączony. Więc też ściągam z tego zawieszenia tej muszli. No i to możemy sobie odłożyć na bok. O. Kabel jest pięciożyłowy. Mam również pięciożyłowy, tylko on jest troszkę cieńszy, ale to nic, łatwiej by go będzie tu wprowadzić. To jest ważne, jak będziemy kupować kabel, że o, nie go zamocnię. 1,40, no tak, milimetr 40. Ten niby też miał być takiej grubości, ale jak go mierzę, to on tutaj ma chyba. O, nie za mocno ścisnąłem tak delikatnie. Te elektroniczne. O, 1,30 coś, o 1/10 cieńszy, ale za tą tu nam swobodnie wejdzie. Trzeba ściągać. Wszystko po kolei. Najpierw zacznę od lewej. Lewej, może od tej odciętej. Musimy zdjąć tą zaślepkę.
żeby pojechać dalej. Używam wykałaczek. Cztery wykałaczki można w sumie podzielić na pół. W tym miejscu. Jeszcze tutaj. To mi słabo. A nie, dobrze. I teraz będziemy musieli zsunąć. Tu musimy taką dźwignię zrobić, pchnąć. Zaślepka nam zeszła. Zdjęta zaślepka. Teraz można wycofać ten przewód. Ten uszkodzony. No, ale musimy się posuwać dalej. Teraz musimy ściągnąć tą zaślepkę. Trzeba ją pchnąć. Nie podważamy tutaj niczym. Tu po bokach. Ponieważ tam są zatrzaski i je po prostu połamiemy i wtedy nam ta zaślepka będzie odstawała. Żeby tego dokonać, to ja wycofuję tą gąbkę. Ona jest tam troszkę zagłębiona. Tak, żebyśmy jej nie uszkodzili, bo później musimy ją z powrotem wprowadzić. O. Jest tam podklejona. Tak robimy, żeby jej nie porwać tam od spodu. I teraz można będzie cofnąć tą zaślepkę. Użyję takiego otwieraka plastikowego. O. O. Proszę. Zdjęta. Trzeba kabel wycofać. Właśnie. Wycofujemy przewód. No i mamy prawą już.
Ważna jest też długość tego przewodu później ułożyć. Tu jest to zgięcie, które jest dokładnie w tym miejscu. Nawet tu nie jest oznaczone jakąś farbą. Chyba taka biała plamka. Dobra. No to teraz ta strona. Prawa. I tak samo trzeba wykałaczki. Słabe te moje wykałaczki. Jeszcze jedna tutaj. I dźwignia, robimy taką dźwignię lekko. Zeskoczyła ze ślepka. Można ją zsunąć. I tak samo przewód można wycofać. Tego przegubu. No, tak samo. Jak z tej strony. Trzeba wypchnąć tą gąbkę. I cofnąć ze środka. Plastikowa, to tak nie forsuje nam za mocno. Aj. Zdjęta. Tutaj jest właśnie ta biała kropka. Oznaczone te zgięcie. Teraz dobrze by było tą gąbkę odkleić. Ale możemy też przeciągnąć ten przewód. Co innego jak mamy taką gąbkę na zmianę, to ten nie chcę odklejać, bo zawsze podczas odklejania można ją uszkodzić.
wygląda całkiem przyzwoicie. Nie chcę tego odklejać, tej gąbki na pałąku, ponieważ takie odklejanie często się kończy uszkodzeniem, a ona jest, powiem, że w świetnym stanie. Pokażę, jak wygląda to. To jest gąbka. Tu są z innych słuchawek odklejona. Są takie dwie taśmy z klejem. I to jest przyklejone do tutaj kabel wchodzi w ten kanał. A tu jest przyklejona gąbka, tu jedna taśma, tu druga. Odklejając można może się stać coś takiego jak na tej gąbce, czyli zostanie zerwana ta taśma z klejem. Tu zostanie poszerpana ta powłoka i będzie to wyglądało nieciekawie. Najłatwiej by było, gdyby ją odkleić i kabel sobie tam ułożyć. Ja spróbuję ten kabel przeciągnąć. Ten mi posłuży jako prowadzenie tego kabla. Ja myślałem, że można to tutaj dolutować. Zanim przeciągnę kabel, to muszę odmierzyć odpowiednią długość. Tutaj mam oryginalny przewód, który był w słuchawkach 500. On jest uszkodzony. Ma gdzieś przełamaną żyłę podczas zginania. Słuchawki się po prostu rozłączały i trzeba zmierzyć długość tego przewodu i taką samą długość odciąć albo nawet kawałek więcej. Jest metrówka. Dobra. Złożę go na pół. Tu jest początek. Jest 32 cm w połowie, czyli 64 cm. Dam 33, będzie 66, tu zegnę. Będzie ciut więcej, lepiej więcej niż miałoby zabraknąć. Obcynuję te końcówki.
mocno. Mam nadzieję, że to mi nie puści. To połączenie. Spróbuję tu. Zacząć przyciągać. To musi iść tym kanałem. Tu. Chyba coś z tego będzie. O, jest. Dobrze, teraz tylko zostało. Tutaj przytnę. Tu nie cały rok. Muszę. No jest mi więcej. Więcej jest równo. Tutaj jeszcze jest w kanale. Dobrze. Tu. Też. To jest prawa. Jeszcze tu w tym były oznaczone te kropki. Ja tak mniej więcej przymierzę. Ta powinna być po środku. Lakieru. Gdzieś w tym miejscu. Gdzieś tutaj. To są te miejsca. Tutaj. Oto. Czy jak tu wprowadzę? To ta kropka ma być na tym zgięciu, a po to to jest, że ten kabel ma się tutaj nam naginać. Zginać w tym, pod tą zaślepką. Za mocno.
dalej musimy go przekładać. I trzeba go tutaj wpasować w tą szczelinę. Teraz tutaj mamy kolejną szczelinę. Będzie musiał przejść, wyjść tutaj tym otworem. I układamy go tu. Ta część pójdzie już tutaj do słuchawki. Jeszcze sprawdzę, czy tu jest wszystko dobrze. Raczej tak. Teraz druga strona. Przekładam tu pod tą zaślepką. Tego punktu, tej białej kropki. Powinno być dobrze. I tak samo. Wprowadzam go tu. Jest. I ta część będzie szła do tej lewej. To założę zaślepkę tutaj z tej strony. Tak samo z tej. I trzeba pozakładać te zaślepki w tym miejscu. Tym, tą częścią tu. Ale muszę to cofnąć. Tutaj trzeba ułożyć tak, żeby w ten sposób.
ruszyło. Teraz pchnąć. Tak. I tak powinno nam chodzić. Gąbkę można już tutaj wprowadzić. Teraz tą gąbkę tu wciskamy pod tą zaślepkę. Ta strona już jest dobrze. Teraz ta. O, tu musi być po całości ta zaślepka wsunięta. Chodzi dobrze. Teraz gąbkę pod zaślepkę. Prawie. I tu będzie wchodził przewód do słuchawek już. Muszę więcej. Rujemy. Nie nacinamy nożykiem. Tutaj. Znaczy można spróbować, no tak delikatnie, ale można też nadciąć te żyły i wtedy już jest tak trochę niedobrze. Myślę, że tyle mi wystarczy. Samo z tej strony. Troszkę nadetnę. Właśnie. Już nie ma żadnej żyły. Mogę to uciąć. Teraz ważne, żeby te żyły były dobrze przycięte, równo. Użyję takiej obcinaczki do nici. Do zwykłych nici takich, co szyjemy coś tam sobie w domu. Tak samo tu te końcówki. No i trzeba będzie je pobielić, te końcówki. Pocynować. Taką metodą. I znowu lutownicę będę pobierał. Sobie. Ja to w międzyczasie sobie pobielę. Trochę mi to zajmie. Więc nie chcę wydłużać tego filmu. I tak jest, będzie długi. Ta cyna musi nam się wtopić w te końcówki, to są takie jakby bawełniane.
No tak, musi być pobielone. No i tak by to gotował resztę. Końcówki już pobieliłem. No i czas bawić się dalej. Polutować na płytce. No i muszę polutować. Z tym, że nie ma tu koloru białego. Ten oryginalny przewód miał kolor biały, był na jako plus, miedziany jako minus, czerwony jako NTC. Czerwony w paski. No dobrze, to jest czerwony w niebieskie paski, to będzie NTC. A plus będzie sam czerwony, a minus będzie miedziany i będzie wszystko dobrze. Teraz muszę to sobie polutować. Albo tak. Odlutuję sobie ten mikrofon, będzie łatwiej mi to. Mikrofon też ma biegunowość. Czarny to będzie minus. Może niepotrzebnie to sobie dalej z tym. Choć nie tak, można jakoś to wyłożyć. Pęceta. Jest minus. Minus miedziany. No tak. I prawy kanał i lewy. Znaczy to lewy kanał, do lewego kanału plus to będzie zielony i niebieski będzie ten ujemny. NTC jest ten czerwony, biały był plusem, tu jest czerwony, później miedziany minusem, no i tu niebieski i zielony. To teraz jeszcze mikrofon.
mikrofon dolutowany i teraz muszę to poskładać, czyli tutaj port USB. Switche chodzą, port USB jest. Kosmetyka. Zostało założyć na diodę taką przejściówkę, która przekazuje światło na zewnątrz. Pod luką jeszcze możemy zobaczyć, czy jakiś tutaj zwarcie nie ma. Jest dobrze. Prawa jest gotowa. Specjalnie zacząłem od prawej, ponieważ zasilanie jest w lewej. Kabel to i tak można sobie ułożyć później. Bo tutaj wstępnie tu sobie wprowadzę już w tą szczelinę. No to można było podkleić go, ale już nie będę nic kleił. No i teraz do muszli. Założyć. Dobra. Już założone. I teraz czekam lutowanie do tej, tutaj do tych pinów. Plusem będzie czerwony, bo białego nie ma. Później jest NTC minus kanały. Zielony, niebieski na końcu. Użyję tego pudełka jako podstawki. Czerwony plus. Później jest NTC, będzie ten taki czerwono-niebieski w paski. I minus będzie ten miedziany.
i niebieski. Polutowane. Teraz trzeba tą płytkę wcisnąć. Ona ma takie. Dobrze docisnąć ją. Ta płytka. Tu są takie otwory prowadzące. I bolczyki w tej muszli. Tak samo tutaj zatrzask. I tu zatrzask. No ale wcisnąłem, trzyma się. Teraz zostało podłączyć akumulator. Jest dopchnięty. Skręcić słuchawkę. Tutaj, żeby ten wlot w ten kanał. Wkręty. Uważajmy, że żeby wkręt nie wpadł nam tutaj do przetwornika, bo tam jest magnes i przyciągnie i zgniecie na membranę. Oczywiście tam jej jakoś mocno nie uszkodzimy. No ale szkoda by było ją tam pougniatać. Tuflica na bok niepotrzebna. No i zaraz będzie chwila prawdy. Jeszcze sobie pozwolę założyć pady. Tak. Przewód został wymieniony. To był ten. Obcięty. Dobrze. Odpalamy słuchawki. Akumulator był tam wstępnie podładowany, więc powinny nam się uruchomić. Wciskamy. Dioda się zapaliła. O, miga na niebiesko, czyli wysyła sygnał Bluetooth. No, są 510 BT. Powiąż. 40% nawet był naładowany. Teraz puszczę testową muzykę. Muza sobie leci. Lewy, prawy, pauza, play, przycisnę 2 sekundy, to powinien być kolejny. Słuchawki grają, słuchawki były sprawne, był tylko uszkodzony ten przewód przecięty po wymianie. Słuchawki grają. Można ich używać. Ważne jest, żeby te przewody tutaj powprowadzać. On jest trochę
Trochę ten przewód jest zbyt cienki. Ale gorzej by był, gdyby był za gruby, to wtedy by nam nie weszły. Złożę je, rozłożę samo tutaj. Składają się. Słuchawki po wymianie przewodu działają, więc misja niemożliwa. Stała się możliwa, wykonana. No tak jak widzicie, to czasu trochę schodzi. Tak samo z tą gąbką, z tymi zaślepkami, przeciąganiem przewodu. Mam nadzieję, że film się przyda osobom, które zamierzają wymienić przewód w swoich słuchawkach. Cóż mogę powiedzieć? Życzę powodzenia w naprawach. Dzięki.